Siema. Jakiś miesiąc temu nagrałem odcinek, w którym informowałem Was o tym, że CD Projekt Red pracuje nad aktualizacją 4.0.2 i w którym omawiałem wpadkę, jaka się wydarzyła. Aktualizacja 4.0.2 trafiła właśnie na nasze pecety i na konsole, więc myślę, że to dobry moment, by omówić sobie, jakie nowości trafiły do gry. Zacznijmy od tego, że aktualizacja na Steamie wielu osobom się w ogóle nie pobiera. Ekipa od aktualizacji w formie jak zawsze. Stop acting like you know the way ahead, like you know the rules. There are no rules, man, we're lost. Wiem, że bardzo dużo osób właśnie posiada ten błąd, ale nie chcę też na samym początku pokazywać, jak go naprawić, więc pewnie na samym końcu znajdziecie rozwiązanie do tego problemu. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, wpadnijcie na Twitcha, a my bez zbędnego przedłużania lecimy. To nie żart. A nowa aktualizacja na konsolę zawiera podobno aż 20 GB. Jest to rozmiar, który czasem posiadają dobre, rozbudowane gry, więc to właśnie użytkownicy konsoli powinni odczuć tak naprawdę największą różnicę. I to od nich sobie zaczniemy. Ja niestety konsoli nie posiadam, także tych faktów zweryfikować nie mogę. Ale jak ostatnio mówili, że coś naprawili, to większość ludzi pisała, że działa jak na ziemniaku. Także raczej samemu bym weryfikował wszystkie te informacje, które dzisiaj usłyszycie. Jak napisało CD Projekt Red. Ulepszono tryb wydajności na konsolach nowej generacji, czyli dokładnie to, co naprawiałem od samego początku. Wiele osób w internecie narzekało, że tryb wydajności nie działa na pełnych 60 fpsach, i że tryb jakości nie działa na stałych 30 fpsach. Podobno tryb jakości został już zoptymalizowany w poprzedniej aktualizacji do stopnia grywalnego. Teraz biorą się za tryb wydajności. Nie pierwszy zresztą raz. Ale niestety widziałem już testy na konsoli Xbox Series X i nie jest tak dobrze, jak powinno. Chociaż na terenach leśnych gra utrzymuje te stałe 60 fpsów, to w takich lokalizacjach jak Nowigrad klatki spadają czasem do 50. Natomiast tryb jakości, czy jak tam się ten tryb nazywa, ten z włączonym ray tracingiem faktycznie utrzymuje 30 fpsów. Nie tylko na terenach leśnych, ale także w lokalizacji takiej jak Nowigrad, gdzie faktycznie jest to najbardziej wymagająca lokalizacja w grze. Na PlayStation 5 wygląda to znacznie lepiej, gdzie te fpsy w takich lokalizacjach jak Nowigrad spadają tylko do 55. I utrzymują wyższą średnią o 5 fpsów. Na PlayStation, tak jak na Xboxie, w trybie wydajności utrzymywane jest stałe 60 fpsów w lokalizacjach leśnych czy górzystych, gdzie nie ma dużej ilości NPC-tów. Natomiast konsola PlayStation dużo gorzej sobie radzi z ray tracingiem. Na PlayStation w Nowigradzie mamy nawet po 27 fpsów. Naprawiono również problem, w wyniku którego postacie mogły lekko się rozmazywać podczas dialogów i przerywników filmowych na PlayStation 5. Naprawiono problemy związane z wykorzystywaniem pamięci w trybie ray tracingu, który mógł powodować awarie na konsolach Xbox Series X. Kto swe pole w czas zasiewa, gra nie będzie już się zawieszać na konsolach nowej generacji, jeśli Geralt odbiegnie od Shani po rozpoczęciu rozmowy. Szczerze mówiąc, nie rozumiem, o co w tym chodzi. Z tym, kto swe pole w czas zasiewa, nie kojarzę, żeby była taka opcja dialogowa z Shani, ani nie kojarzę też, żeby była jakaś misja, która się tak nazywa, no ale tak napisali. Naprawiono problem, w wyniku którego nie dało się wczytać szybkich zapisów, korzystając z postępów międzyplatformowych na Xbox One. Szczerze mówiąc, jak tak czytam, to po patchu 4.0.1 było więcej błędów niż przed nim. To też w ogóle bardzo fajny bug, podoba mi się. Uniemożliwiał ci w ogóle granie w grę. Elegancja. Dodano dwa brakujące miecze pierwszego sortu na konsolach poprzedniej generacji. To jeden z błędów, który bardzo często pojawia się w komentarzach. Wraz z aktualizacją 4.0 naprawili oni płatnerza, który nie sprzedawał mieczy, a i tak zawsze mówił miecze pierwszego sortu. Miecze pierwszego sortu! Był to pewnego rodzaju mem, który niestety został spatchowany, a jego powiedzenie zmieniło się na zapraszam, zapraszam! Po dużych protestach graczy płatnerz zmienił swoje powiedzenie na miecze pierwszego sortu. Tylko tym razem faktycznie dodano mu miecze. A konkretnie miecze z trailerów Wiedźmina 3, jak napisaliście w komentarzach. Wiedziałem, że skądś kojarzy te miecze. Po wykupieniu od niego mieczy, zmieniał on powiedzenie na zapraszam, zapraszam.
co było optymalnym rozwiązaniem, bo tak jak mówią, i wilk był syty, i owca cała. Niestety na konsolach to nie działało, co wielokrotnie pisaliście w komentarzach. Teraz sami powinniście móc posłuchać tych legendarnych kwestii dialogowych na konsoli. Naprawiono problem z nadpisywaniem się ręcznych zapisów, gdzie w niektórych przypadkach najstarszy zapis gry był usuwany na PlayStation 5. Nie do końca rozumiem, jak działa system zapisów na konsoli. W poprzednim odcinku chyba mówiłem, że można mieć maksymalnie 6 zapisów, ale z tego co teraz rozumiem, to była głupota, co powiedziałem. Znaczy, zapisów faktycznie możemy mieć 6, ale autozapisów. A jeżeli ręcznie zapisujemy grę, to możemy chyba mieć nieskończoność zapisów, jeżeli dobrze myślę. Na pewno jakiś konsolowiec będzie mi to musiał wszystko wyjaśnić. W każdym razie pojawiał się błąd, który powodował, że czasem, kiedy zapisywaliśmy ręcznie grę, usuwały nam się poprzednie zapisy. Już sobie to wyobrażam, jak mam porobione 300 zapisów, żebym nie musiał przechodzić grę od początku, tak jak to robiłem, kiedy zaczynałem nagrywać Wiedźmina na tym kanale i nagle 100 zapisów by mi znikło. Co ciekawe, kiedy zalogowałem się dzisiaj do gry i gram na PC-cie, okazało się, że część zapisów zniknęła. Także elegancja. Usunięto też problem z wydajnością w Bookler i Novigradzie, które występowały po wczytaniu zapisu gry. Czasem gra po wczytaniu na konsoli miała ogromne spadki FPS-ów i trzeba było grę wczytywać od nowa. Teraz już ten błąd powinien być naprawiony. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o konsolę. Czas przejść do podpunktu PC i co na nim zostało w tej aktualizacji zmienione. W międzyczasie opowiem wam też o wprowadzonych zmianach dotyczących sekretu. Chociaż nie w tej aktualizacji, a w jakimś hotfixie. Prawdopodobnie poprzedni hotfix sprawił, że w Wiedźminie 3 w Starym Bastionie nie jesteśmy już w stanie zabić upiorów. Nawet za pomocą mutacji Przenikliwy Chłód. Chyba tak się ta mutacja nazywała. Twórcy gry chcą ewidentnie, aby upiory były tam nieśmiertelne. Nie byłbym sobą, gdybym pierwsze czego nie zrobił, to nie zajrzał do tego bastionu i nie sprawdził, czy coś się zmieniło. Na moje nieszczęście, na pierwszy rzut oka, niestety, wszystko wydaje się takie same. A w tej aktualizacji poprawiono wykorzystywanie rdzeni procesora w wersji DirectX 12. Ciężko mi niestety na ten temat dyskutować, a to ze względu na to, że moje savey, gdzie robiłem testy, z jakiegoś powodu, tak jak mówiłem wcześniej, wyparowały. A zatem nie odtworzę miejsc z poprzednich aktualizacji, w których robiłem test 1:1. A ponadto podkręciłem też mocno procesor, jak i kartę graficzną. U mnie faktycznie takie lokalizacje jak Novigrad mają od 5 do 10 FPS-ów więcej. Ale tak jak mówię, jest to raczej wina mojego podkręcenia procesora i karty graficznej, a nie faktycznej optymalizacji. Wiele ludzi w komentarzach m.in. na Twitterze pisze, że nic to nie zmieniło. Ja jedyne co zauważyłem, to chyba delikatny wzrost zużycia mojego procesora. Co możliwe, że przełożyło się na 1 FPS więcej. Przywrócono okluzję otoczenia opartą na horyzoncie. Gracze, którzy wcześniej wyłączyli okluzję otoczenia, będą musieli zrobić to ponownie. Można to zrobić wchodząc w opcję wideo grafika. Pewnie niewiele osób wie, co to okluzja otoczenia. Więc w dużym skrócie to technika cieniowania, która symuluje sposób, w jaki obiekty przesłaniają oświetlenie otoczenia. Okluzja otoczenia została zaprojektowana jako narzędzie, dzięki któremu cienie wyglądają na bardziej realistyczne. A wewnętrzne krawędzie i powierzchnie pod obiektami mają ciemniejsze cienie. Czyli od teraz, jeżeli masz komputer, który ci na to pozwoli, z powrotem możesz mieć bardziej realistyczne cienie. Naprawiono błąd, w wyniku którego sekcja Moje Nagrody nie była zlokalizowana w Red Launcherze. Ja nie miałem nigdy takiego problemu, ale najwidoczniej czasem ten problem się pojawiał. Sekcja Moje Nagrody znajduje się o tutaj i jeżeli ktoś nie wie, to możemy tam odebrać nowości z aktualizacji Next Gen. Między innymi pancerze czy kartę płotki. Ale już kiedyś nagrałem o tym materiał, więc jeżeli chcecie go obejrzeć, kliknijcie sobie w prawy górny róg. Naprawiono problem z migoczącym krajobrazem w Tucson, który występował, gdy funkcja NVIDIA HiRoWorks była wyłączona. Opcja NVIDIA HiRoWorks zabiera sporą ilość FPS-ów, a wprowadza tysiące włosów na głowie postaci, które są symulowane, albo na głowie postaci koło nas, w zależności co wybierzemy w tej opcji.
tak naprawdę zmiany graficzne są na tyle marginalne, że sam dość często po prostu gram z wyłączoną funkcją NVIDIA HireWorks. I właśnie skończyłem nagrywać całą rozbudowaną analizę misji Pieśń Walecznego Serca, w dodatku Krew i Wino. Jeżeli chcecie sobie obejrzeć, to prawy górny róg. I mimo tego, że przeszedłem całą tą misję w Tucson, nie natrafiłem na taki błąd ani razu. Nigdy krajobraz mi nie migotał. Naprawiono problem związany z optymalizacją cząsteczek, który mógł powodować chwilowe zacinanie się gry. Mi to w ogóle się gra zacina, także jedna scina w tą czy we w tę jakoś nie ma większego znaczenia. CD Projekt Red naprawdę rozbudowało się z tym patchem, bo to nie koniec. Czas na efekty wizualne na PC i na konsolach nowej generacji. Ulepszono wygląd wody przez dodanie refleksji do SSR i odbić z ray tracingiem. Naprawiono usterkę graficzną z teksturami cegieł, w wyniku której czarne artefakty pokrywały kamienne łuki, oraz dodano suwak rozmycia w ruchu. Można go znaleźć wchodząc w opcje wideo, a potem grafika. Ja zawsze preferuję wyłączyć sobie motion blura, gra przynajmniej dla mnie wygląda wtedy o wiele lepiej. Gra się dynamiczniej, plus nie uświadczymy wtedy spadków FPS-ów i krótkich zacinek, jak ma to miejsce, kiedy rozmycie w ruchu mamy włączone. Polecam zawsze wyłączyć tą opcję. Przed nami jeszcze omówienie zadań, które zostały naprawione. Ale wpierw przez chwilę chciałbym porozmawiać o tym, nad czym pracowali Redzi. A co z tego zostało wprowadzone? I z dumą chciałbym powiedzieć, że wszystko, co mówiłem w poprzednim odcinku, zostało wprowadzone. Co prawda, jak to działa, każdy sobie oceni. I tak jak to mówiłem, no raczej więcej FPS-ów nie dostaniemy. Ta aktualizacja przeznaczona była na konsole najnowszej generacji i komputery również najnowsze. Także jeżeli nie macie najszybszego peceta, polecam sobie zagrać nie na wersji DirectX 12, tylko na wersji DirectX 11. Grafika co prawda jest tam gorsza, ale gra działa zdecydowanie lepiej. Przygotowania do bitwy. Naprawiono błąd, w wyniku którego brakowało opcji dialogowej pozwalającej na zrobienie postępu w zadaniu podczas celu, poinformuje Avalacha, że wszystko zostało przygotowane. W skrócie, nie mogliśmy poinformować Avalacha, że wszystko zostało przygotowane, kiedy mieliśmy za zadanie poinformować Avalacha, że wszystko zostało przygotowane. Ja tego błędu nie uświadczyłem, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, ale faktycznie pisaliście w komentarzach, że taki błąd u was występował. Ale przecież ten błąd został już naprawiony w poprzedniej aktualizacji. Prawda? No nieprawda, bo okazało się to kłamstwem. Ale wraz z tą aktualizacją podobno już tego błędu nie uświadczycie. Także sami możecie sprawdzić, czy to prawda. Mówiłem to też w poprzednim odcinku, ale powiem jeszcze raz. Ten błąd był straszny. I chyba najgorszy ze wszystkich, bo powodował, że ludzie, którzy go mieli, nie mogli po prostu grać w grę od 2 czy 3 miesięcy, bo podpunkt misji poinformuj Avalacha jest niestety obowiązkowy w grze i nie da się go w żaden sposób ominąć, jeżeli chcieliśmy iść dalej z fabułą. Racja stanu. Naprawiono błąd, w wyniku którego drzwi do magazynu mogły zostać trwale zamknięte. Jeżeli gracz zapukał, wszedł do budynku, a następnie od razu z niego wyszedł. Racja stanu to misja poboczna w Wiedźminie, w której planujemy zamach na Radowida. Misja jest opcjonalna. Poszukiwania. Schematy ulepszeń rynsztunku szkoły Kota 1. Naprawiono problem, w wyniku którego zadanie mogło pozostać aktywne nawet po zebraniu schematów. Nie jest to zdecydowanie błąd, który psuł całą rozgrywkę, ale dla perfekcjonistów zdecydowanie było to wkurzające. Oraz naprawiono problem, w wyniku którego próba włączenia trybu nowej gry plus na niekompatybilnym zapisie blokowała graczowi możliwość uruchomienia rozszerzeń w trybie samodzielnym do czasu ponownego uruchomienia gry. Na koniec na szybko jeszcze języki i co w nich zostało zmienione lub naprawione. Poprawiono koreańską lokalizację opisów gwintowych kart Ciri i Geralta. Poprawiono błędy interpunkcyjne w arabskiej lokacji i zaktualizowano czcionkę dla tradycyjnego chińskiego. Wprowadzono też kilka mniejszych zmian, które nie trafiły do listy patchnotów.
w tym pewnie naprawy jakichś małych błędów, jak latające przedmioty itd. Zważywszy, że jest to aktualizacja podpisana notką 4.0.2, to polecam sobie sprawdzić mody, bo niestety część z nich może nie działać. Zainstalowanymi modami nie musiałem nic odinstalowywać. I teraz najważniejsze, bo wielu osobom w ogóle ta aktualizacja na Steamie się nie pobiera. Z jakiegoś powodu jest napisane, że nie ma się internetu. Chwilowe rozwiązanie, dopóki tego nie naprawią, jest po prostu ciągłe resetowanie Steama i próbowanie aż do skutku. Może się wydawać, że po 10 razach raczej już nic z tego, ale to błąd, bo mi po kilkunastu próbach i po resecie komputera się udało. Także próbujcie do skutku. Zresztą przedstawiciele CD Projekt Red właśnie tak napisali, że tak należy robić. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi. Możecie też zostawić obserwajkę na Twitchu, a my widzimy się w następnym.